Chwała Bogu, drodzy bracia, drogie siostry, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że znów jesteśmy razem, że mogliśmy mieć wspaniały czas uwielbiania, a także myślę, że będziemy teraz już koncentrować się na Bożym Słowie. Kochani, tak to jest, że czasem, jeśli chodzi o naszą pamięć, to jest zależne od wieku, ale pamiętamy czasem to, co było dawno, mniej pamiętamy to, co było ostatnio. Więc przypomnę to, co było ostatnio. Kochani, myślę, że mimo to pamiętacie, co było ostatnio na nabożeństwie niedzielnym, jaki temat był. Zwiastował brat Janusz Cieślar. Przypomnę jednym zdaniem, dlatego że chciałbym, choć będę mówił troszkę na inny temat, ale jednak będą one bardzo pokrewne. Mówił o tym, jak ważne jest słuchanie Bożego głosu, jak ważne jest przebywanie w Bożej obecności, jak ważne jest to, abyśmy mieli czas, aby spotykać się z Panem i słuchać Jego głosu. A moje dzisiejsze usługiwanie zatytułowałem pytaniem. A pytanie brzmi tak: do jakiego kraju należysz? Siostro, bracie, do jakiego kraju należysz? I to pytanie, wiadomo, nie chodzi o to, nie chcę usłyszeć odpowiedzi, że Polska to twój kraj, bo byłoby zbyt oczywiste. Chodzi mi raczej o to, do jakiego królestwa należysz. A wiemy, że są dwa. Jedynie jest królestwo ciemności i królestwo światłości. Ale zanim odpowiemy sobie wprost na to pytanie, tytułem wstępu parę myśli z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5, 1-3 wersety. Otwórzmy sobie to miejsce. 1 do Tesaloniczan, 5 rozdział. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Zobaczcie, apostoł Paweł do zboru w Tesalonice, do młodego zboru, bo prawdopodobnie kiedy otrzymali ten list, bór ten może miał około pół roku, 2000 lat temu mówi takie zdanie: nie potrzeba wam przypominać o tym, że przyjście Pana jest blisko, że zbliża się dzień Jego przyjścia. Moi drodzy, wynika z tego, że zbór żył tym tematem. Skoro apostoł Paweł nie widział konieczności im tego przypominać, to widocznie zbór żył tym tematem. Minęło 2000 lat. Tak myślę, czy też mogę pominąć, również nie muszę przypominać o tym. Czy mogę tak jak apostoł Paweł powiedzieć, że o czasach i porach, bracia, siostry, nie ma potrzeby mówić do was? Czas jest ostatni, ale nie chciałbym się dzisiaj faktycznie koncentrować na znakach Jego przyjścia, udowadniać, że jest blisko, bo naprawdę wierzę, że to wiecie. Ale chciałbym dziś skoncentrować się w kontekście Jego powrotu, w kontekście Jego przyjścia, na czymś, co może mało podkreślamy, mało patrzymy z tej strony. Oto zwróciłem uwagę na słowo z 3 wersetu, że przyjdzie na nich nagła zagłada. I te dwa słowa, przynajmniej w początkowej części usługi, chciałbym wokół nich skupić naszą uwagę. Przyjdzie nagła zagłada. Wiecie, Boże sądy przychodzą nagle, ale nigdy nie przychodzą niespodziewanie. Nigdy nie przychodzą bez ostrzeżenia. Już prorok Amos kiedyś pisał takie zdanie, zresztą bardzo nam chyba znane. Zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom prorokom. Apostoł Paweł mówi takie słowa, że będziemy w okamgnieniu przemienieni na głos trąby ostatecznej. Ja zwróciłem uwagę na to sformułowanie ostatecznej, gdzie to nie jest nazwa instrumentu. To chodzi o to, że to jest ostateczna trąba. Z tego wynika, że wcześniej odzywają się inne, a później zabrzmi już ta ostateczna. Wiecie, jesteśmy świadkami tego, że te trąby wcześniejsze raz po raz się odzywają. Jest tutaj doskonała analogia tej kobiety brzemiennej. Wiecie, jest ona symbolem tego świata pogrążonego w złym, który jest przeznaczony na nagłą zagładę. Ale ona nie przychodzi z zaskoczenia. Wiecie, bóle na kobietę brzemienną przed porodem również przychodzą co jakiś tam czas i nie są aż tak strasznie intensywne. Później są częstsze, może co godzinę,
później częstsze i częstsze, aż przychodzi poród. Dokładnie tak samo dzieje się w tym świecie. Pan Bóg ostrzega. Pan Bóg ostrzega ten świat, a w tej liczbie i nas, o tym, że przychodzi. Ileż to już razy ten świat bezradny stał, patrząc w milczeniu i bezradnie na kolejne tragedie, na kolejne zamachy, na kolejne kataklizmy. Moi drodzy, nie chcę udowadniać już tego więcej. Powiem obrazowo, że ten świat pędzi już na sygnale, na porodówkę. Wiecie, ten świat jest w bólach porodowych, a ludzie to ignorują. Ludzie bawią się swoimi zabawkami. Wiecie, pół biedy jak jeszcze świat, ale gorzej, że to również czasem wkracza się do kościoła. To, że nie zwracamy uwagi na to, jak blisko jest jego przyjście. Zacytuję z listu Piotra to, co może jest również aktualne dla dzisiejszych czasów. Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Tak mówią niektórzy. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku. I to jest prawda. Lokalnie dzieją się tragedie. Lokalnie są, tak jak czytamy w Biblii, głód, mór, trzęsienia ziemi i tak dalej, różne znaki. A lokalnie jest spokój. Wszystko biegnie spokojnie swoim torem. Ale zauważmy, że to również jest znak. To również jest znak Jego przyjścia. Jezus w Ewangelii mówi takie słowa. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, kupowali, sprzedawali, budowali, aż nastał potop i wytracił wszystkich. Kochani, my może tutaj, w tych terenach, jesteśmy bardziej świadkami czegoś takiego. Wszystko biegnie normalnie, spokojnie, budujemy, sprzedajemy, pracujemy, żyjemy, ale przyjdzie nagle nagła zagłada. Zobaczmy, co apostoł Piotr mówi na ten temat w swoim drugim liście. Nie zamykajcie sobie może pierwszego listu do Tesaloniczan, bo ciągle będziemy przeskakiwać z tamtego listu do listu Piotra. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Piotr kreśli inną wizję. To już nie potop, to już nie wody, ale ogień. Trudno sobie nawet wyobrazić to, co tu jest napisane, że niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Może to dla nas brzmi tak trochę abstrakcyjnie, tak jakoś anonimowo, ale gdybym powiedział ci, że twój dom spłonie, twój dom się rozleci, ten, który może z takim trudem, z kredytami wybudowałeś, może ogród, który tak bardzo pielęgnujesz i tyle czasu i serca do niego wkładasz, niebawem zniknie. Może praca, twój zakład pracy, może firma, którą z takim poświęceniem stworzyłeś, tak samo niebawem zniknie. Ten budynek, w którym teraz się znajdujemy, on również zniknie. Szkoda, nie? Bo taki ładny, odremontowany. Nie, oczywiście, to żart. Moi drodzy, ale co przez to chce nam apostoł Piotr powiedzieć? Abyśmy się tego świata jak najbardziej luźno trzymali. Werset 11, czyli kolejny werset mówi w ten sposób. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? W oryginale greckim ten werset jest inaczej troszkę oddany. Pozwólcie, że zacytuję w jaki sposób. Werset 11 według greckiego oryginału brzmi tak. W świetle tego, że wszystko ma stopnieć, do jakiego kraju należysz? No właśnie, tu pojawia się to pytanie. W świetle tego, że to wszystko ma stopnieć, do jakiego kraju czy do jakiego królestwa należysz? Czy jesteś z tej ziemi? Czy jesteś z tej ziemi, która ma się rozpaść, która ma spłonąć i zniknąć? Czy też jesteś obywatelem nieba, tego miasta, którym twórcą i budowniczym jest Bóg? W którym kraju żyjesz? Albo bardziej precyzyjnie, sprawami którego królestwa twoje serce jest bardziej dziś zajęte i pochłonięte. To pytanie, do jakiego kraju należysz, podzieliłbym na dwa pytania. Po pierwsze,
czy stałeś się już w ogóle obywatelem Bożego Królestwa? To jest pierwszy krok, to jest podstawa, to jest fundament. Musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś już w ogóle Bożym dzieckiem? Nieważne, czy chodzisz do zboru, czy do tego, czy do innego, ile już lat, ale ważne jest, czy jesteś dziś Bożym dzieckiem. Czy oddałeś Mu swoje życie? Czy On jest Twoim Panem i Zbawicielem? Czy masz relacje z Nim? Czy jest On Twoim Panem i Zbawicielem tak na co dzień? Jeśli jeszcze nie, to po pierwsze, jak pytam zwykle, to na co czekasz? A po drugie, pamiętaj, że jeśli nie jesteś jeszcze, to jesteś po stronie tych albo w gronie tych, którzy na myśl o nagłej zagładzie zbliżającej się na ten świat powinni drżeć. Bo kiedy to nastąpi, wtedy będzie za późno. Wtedy będzie już wieczna śmierć, wieczne potępienie, nie będzie żadnej już szansy. Ale dziś jeszcze szansa jest. Dziś jeszcze czas łaski jest. Możesz zmienić swoje obywatelstwo. Możesz przyjść do Boga i możesz stać się obywatelem nieba. I cieszyć się z tego, że dla ciebie jest przeznaczona chwała, a nie wieczne potępienie. A drugi segment tego pytania to jest to, które wcześniej już zadałem. A więc sprawami jakiego królestwa twoje serce jest dziś pochłonięte? Albo inaczej, w którym królestwie żyjesz w swoim myśleniu, w swojej mentalności? Bo to, że stałeś się Bożym dzieckiem, to, że oddałeś swoje życie Jemu, to jest niesamowity cud. Największy cud, jaki może się stać. Ale to jest pierwszy krok, który wcale nie gwarantuje ci tego, że będziesz zabrany z automatu. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, znów wracamy do tego listu, jeszcze może dobitniej opisuje tą sprawę. Przeczytajmy tutaj ten 5 rozdział, werset 4 i 5. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Inny przykład mówi, nie pozostajemy pod władzą nocy ani ciemności. I oto apostoł Paweł podaje nam, uzmysławia nam naszą pozycję w Chrystusie. Pokazuje nam, że staliśmy się obywatelami Królestwa Niebios. Tutaj określa to, że nie jesteśmy w królestwie nocy, czyli nie, mówi wprost, nie jesteście w nocy, czyli w królestwie nocy. Nie jesteście już pod władzą nocy, czyli królestwa ciemności, ale przyszliście już do królestwa światłości, królestwa dnia, jak to określa. I to jest nasza pozycja, to jest nasze miejsce, to jest nasze obywatelstwo. Ale moi drodzy, dalej, wersety 6-7 są potężnym dla nas ostrzeżeniem. Czytamy w ten sposób. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, czyli w królestwie nocy śpią. A ci, którzy się upijają w nocy, czyli w królestwie nocy się upijają. Są ostrzeżenia jakby w dwóch kierunkach. Nie śpijmy i bądźmy trzeźwi. Nie śpijmy, ale czuwajmy oraz nie upijajmy się, ale bądźmy trzeźwi. Moi drodzy, sen, nie śpijmy, sen. Tutaj wybaczcie, że dzisiaj troszkę będę porównywał do greckich słów. Nie cytuję tych greckich słów, żeby nie popełniać błędów, ale myślę, że znaczenie tych greckich słów wiele nam może powiedzieć. A więc tutaj to greckie słowo sen oznacza nie sen fizyczny, ale jest odniesione jako spać snem umarłego, gnuśnieć, być obojętnym. A więc sen określa naszą letność. Wiecie, kiedy śpimy fizycznie, nasze procesy są myślowe, są zupełnie wyłączone. Kiedy ktoś jest pijany, przypuszczam, że też. Zupełnie wyłączone lub bardzo, bardzo ograniczone. Moi drodzy, jeśli my tak na co dzień, w naszym codziennym życiu nie koncentrujemy się na Bogu, nie mamy z Nim czasu, nie mamy z Nim relacji. Tutaj wracam do tego, co w zeszłym tygodniu słyszeliśmy. Nie koncentrujemy się na Nim, nie myślimy o Nim, nie myślimy o Jego przyjściu, nie oczekujemy na Jego przyjście. Znaczy, że śpimy. A co znaczy oczekiwać? Wiecie, tak jak tu dziś słyszeliśmy, rok akademicki się lada moment rozpoczyna. Jest jego data. Gdybym tych młodych ludzi zapytał, czy oni tak oczekują,
na ten rok akademicki, no to chyba by się pouśmiechali. No, po prostu przyjdzie. Czy podam wam jeszcze inny przykład, może nieco zabawny, ale coś nam może powiedzieć. Kiedyś miano otworzyć chyba w Goleszowie Biedronkę. Wiecie, jak to jest, że tam ulotki rozsyłają. Myśmy zerknęli na tą ulotkę, no wiadomo, prawie wszystko za darmo chcą dać. Więc postanowiliśmy, może warto się przejść. Był jeszcze jakiś czas do wyznaczonego terminu otwarcia. Wiecie, myśmy tak oczekiwali mocno, że 2 tygodnie po otwarciu żeśmy sobie o tym przypomnieli. Dlaczego? No bo takie było nasze oczekiwanie. Tak bardzo żeśmy tym się przejęli. No fajnie by było, no i zupełnie żeśmy o tym zapomnieli. Choć gdzieś ta ulotka była nam na oczach. Zupełnie o tym zapomnieliśmy. Dlatego, bo to nasze oczekiwanie było takie po prostu. Wiecie, Biblia mówi coś innego, w jaki sposób my mamy oczekiwać na Jego przyjście. Zobaczmy znowu do listu Piotra. Tak jak powiedziałem, będziemy między tymi dwoma listami ciągle przechodzić. 3:12. Czytamy tak. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Wiecie, ten werset, z przykrością stwierdzam, w naszej Biblii Warszawskiej jest bardzo nieszczęśliwie oddany. Sprawdziłem trochę innych przekładów. W każdym innym jest zdecydowanie lepiej. Zacytuję wam tylko 3 spośród wielu, które chciałbym przytoczyć. Biblia Gdańska mówi w ten sposób. Którzy oczekujecie i śpieszycie na przyjście Dnia Bożego? Biblia Tysiąclecia mówi tak. Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego. Biblia Warszawsko-Praska. Nie tylko oczekując na przyjście Dnia Bożego, lecz także starając się je przyspieszyć. My drodzy, po pierwsze, różnica między naszą warszawską Biblią a tym, co przeczytaliśmy. Nie ma tutaj warunkowego słowa jeśli. Nasi autorzy przetłumaczyli tutaj jeśli. Nie ma czegoś takiego. Wiecie, Piotr nie zakładał słowa jeśli. Wiecie, jeśli to znaczy, ja mógłbym do kogoś powiedzieć, no jeśli oczekujesz, to zrób to i to. A jeśli nie oczekujesz, no to nie rób nic. Nie ma czegoś takiego, jeśli. Apostoł Piotr nie zakładał czegoś takiego. Podobnie jak apostoł Paweł, pisząc do Tesaloniczan. On mu był przekonany o tym, że nie ma sensu im tego przypominać, bo oni sami to wiedzą i czekają. Tutaj apostoł Piotr tak samo nie zakłada czegoś takiego, żeby lud Boży nie oczekiwał gorąco na jego przyjście. Używa słów takich, którzy oczekujecie, ponieważ oczekujecie, gdy oczekujecie i potem udziela rad. Ale nie zakłada, że ktoś by nie oczekiwał. Wiecie, tak myślę, chociaż to jest wiadomo jakaś abstrakcja, gdyby Piotr, apostoł Piotr mógł stanąć w dzisiejszym czasie i świecie, byłby w głębokim szoku i przerażeniu, gdyby zobaczył po pierwsze zepsucie świata, w jakim stanie jest świat, ale myślę, że po drugie, gdyby zobaczył uśpienie Kościoła. Kochani, a po drugie, jaka jest różnica między naszym warszawskim przekładem a tym, co przytoczyłem. Te wszystkie, które przeczytałem, podają tą jedną myśl. Którzy tak oczekujecie, że chcielibyście przyspieszyć, że chcielibyście wpłynąć na to, żeby to przyjście było jeszcze bliżej. Moi drodzy, czy czujemy się w ten sposób? Czy tak oczekujemy Pana, że chciałbyś cokolwiek zrobić, gdyby to było możliwe, aby Go przyspieszyć? Wiecie, ja teraz nie będę się odnosił do tego, czy to jest możliwe, czy nie, ale tu jest postawa serca. Tak mamy oczekiwać, że chcielibyśmy przyspieszyć. Wracając do tego przykładu z Biedronką. Gdybym tak bardzo oczekiwał, to bym może poszedł do kierowniczki, kierownika i poprosił go, może coś pomogę, może posprzątam, może poukładam na półki coś, żeby o jeden dzień przynajmniej przyspieszyć. Wiadomo, to jest trochę żart, ale chcę wam pokazać, chcę oddać to, jakie jest nasze oczekiwanie. Takie, że chcielibyśmy wręcz to przyspieszyć. Więc moi drodzy, jeśli nie oczekuję, jeśli nie tęsknię, jeśli nie koncentruję się na Bogu, w ogóle, nie tylko w kontekście Jego przyjścia, ale w ogóle mojego czasu z Nim, to znaczy, że śpię. A czytamy, że ci, którzy śpią, w nocy śpią.
A więc ci, którzy śpią, czyli ci, którzy są obojętni, letni, gnuśni, śpią w królestwie nocy. Moi drodzy, jesteśmy obywatelami Boga. Jesteśmy obywatelami nieba. To w swojej mentalności możemy tkwić w królestwie nocy. Również i podobnie jest z tym drugim określeniem, bądźmy trzeźwi. Apostoł Paweł nawołuje, bądźcie trzeźwi, nie upijajcie się. I znowu, tam słowo to oznacza nie o upijanie się alkoholem, ale chodzi o nasze myśli. I tam jest takie wytłumaczenie. Być zatruty, być odurzony w swoim myśleniu. Moi drodzy, szatan będzie robił wszystko, żebyśmy byli po pierwsze zatruci przez to, co się sączy z mediów, ze wszystkiego. Może macie takie czasem poczucie, jak za dużo poglądacie wiadomości, jak zaczyna was to wszystko przytłaczać, to czujecie się tacy podtruci już tymi informacjami, jak tego jest zbyt wiele. Moi drodzy, i tak to jest, że szatan będzie próbował zatruć nasze myśli tym, co nam serwuje. A po drugie, będzie chciał odurzyć nas. Odurzyć, żebyśmy nie umieli trzeźwo myśleć. Odurzyć nas po prostu swoimi sprawami, zajętością, nadmiarem pracy albo troską o brak pracy, czymkolwiek. Będzie nas chciał odurzyć swoimi, że tak powiem, zabawkami, które nas będą wciągać w materializm, konsumpcjonizm. I to wszystko ma sprowadzić nas do tego, że nie będziemy chcieli, nie będziemy mieć czasu, nie będziemy mieć chęci, aby być przed Panem, aby słuchać Jego słowa, aby spędzać ten najlepszy czas w Jego obecności. On będzie to robił właśnie, żeby nas odurzyć, aby nasze myśli nie były na Nim skoncentrowane. Więc mam pytanie, w świetle tego, co powiedziałem. Do jakiego kraju należymy? Którego kraju sprawami jesteśmy bardziej pochłonięci? Znowu wracamy do listu do Tesaloniczan. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto zobaczcie, Bóg stwarzając nas, stwarzając w nas nowe życie, kiedy się na nowo narodziliśmy, dał nam nowe życie, kochani, nie po to, żebyśmy go zmarnowali. Nie po to, żebyśmy byli przeznaczeni na sąd, ale na osiągnięcie zbawienia. Jeśli chodzi o zbawienie, to można generalnie powiedzieć, że ma jakby trzy etapy. Pierwszy to jest przyjęcie zbawienia, wtedy kiedy na nowo się narodzamy. Później Biblia mówi o sprawowaniu zbawienia, to jest całe nasze życie. Biblia mówi z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Ale jest trzeci etap, osiągnięcie zbawienia, o którym tu jest mowa. Jesteśmy przeznaczeni na osiągnięcie zbawienia. To jest to, kiedy już wejdziemy do górnej ojczyzny. I werset 11. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Tak, tam jest napisane napominajcie się, ale w oryginale jest zachęcajcie się. I to jest lepiej oddane słowo. Zachęcajcie się nawzajem. Moi drodzy, myślę, że po tym, co mówię i jeszcze powiem, będziemy zachęceni do tego, aby być gotowymi na Jego przyjście. Bo czas Jego przyjścia się zbliża. Czas tej nagłej zagłady się zbliża. I wiecie, to, co dla świata będzie katastrofą, ciemnością, ogniem trawiącym, dla nas, Kościoła, oblubienicy, będzie nowym początkiem, będzie wejściem do chwały. Gdzie ta zwiększona ilość bólów porodowych, tych ostrzegawczych sygnałów, dla nas, oblubienicy, jest sygnałem, że znów jesteśmy o jeden kryzys bliżej domu. Wiecie, to, co dla świata jest odliczaniem do zniszczenia, dla nas jest odliczaniem do wiecznej chwały. I tak jak śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni, jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani od nagłej zagłady. Jesteśmy wyratowani. I to powinno być naszą radością, naszym szczęściem. Ale z drugiej strony powinniśmy płakać. Płakać nad tym światem. Płakać nad znajomymi. Płakać nad tymi, którzy są wokół nas. I iść do nich z Ewangelią i modlić się o nich. Dlatego, moi drodzy, podsumowując ten wątek, chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy nie spali. Abyśmy czuwali. Abyśmy też nie pozwolili się podtruć tym, co szatan oferuje. Abyśmy nie pozwolili gdzieś odurzyć naszego myślenia, gdyż on powraca. Czas nagłej zagłady na ten świat przychodzi. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, nie ma sensu i nie ma potrzeby wam tego udowadniać. Ale powiem coś bardzo istotnego, że kiedy on przyjdzie,
On zabierze tylko swoją oblubienicę. Nie cały Kościół. Nie wszystkich tych, którzy się nawrócili. Zabierze tylko swoją przygotowaną, oczekującą na Niego oblubienicę. Oblubienica, która będzie czysta, święta, rozkochana w Nim, rozmiłowana, pilnująca swoich szat, pełniąca Jego wolę. Gdzie Biblia mówi wyraźnie o tym, kiedy mówi o Jego przyjściu, mówi, że dwie mleć będą na żarnach. Jedna zostawiona, druga zabrana. Dwaj pójdą przez pole. Jeden zostawiony, drugi zabrany. 10 panien. 5 zabranych, 5 zostawionych. Moi drodzy, nie chcę bawić się w procenty. Ja chcę tak żyć, aby być w gronie oblubienicy, która będzie zabrana. Ja chcę tak żyć, aby być blisko Niego, aby cieszyć się Jego przyjściem, aby oczekiwać na Niego, aby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, kiedy przyjdzie. Również czytamy w Ewangelii Mateusza: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Nie każdy, kto mówi nawet do mnie, Panie, Panie, który nawet posługuje się moim imieniem, będzie zabrany. Tak więc, moi drodzy, jak powiedziałem, tylko oblubienica, oczekująca, przygotowana. Pozwólcie, że parę cech oblubienicy, tych cech, które powodują, że będzie zabrana. Może dwie albo trzy. Wiecie, po pierwsze, co wydaje się chyba najbardziej oczywiste, Pan przyjdzie po oblubienicę rozmiłowaną w Nim. I to jest chyba coś podstawowego i zasadniczego. I na to mógłbym odrębny czas poświęcić. Ale chciałbym tylko zasygnalizować, że to jest podstawowa sprawa. Oblubienica rozmiłowana, rozkochana w Nim. Wiecie, choćby nawet inne rzeczy chcieliśmy robić, ale jeżeli nie będziemy w Nim rozmiłowani, to po pierwsze wszystkie inne rzeczy pójdą jak po grudzie. A miłość jest najważniejsza. Sam Jezus, zapytany o największe przykazanie, mówi, to jest największe. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły, z całej myśli, z całego serca. Kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o tym, że jego życie się powoli kończy, że jego służba się powoli kończy, mówi, że dla niego jest odłożony wieniec sprawiedliwości. Ale dodaje, a nie tylko dla mnie, również dla wszystkich tych, którzy umiłowali sławne jego przyjście. Umiłowali. Wiadomo, nie można umiłować faktu przyjścia, ale osobę, która powraca. Wieniec sprawiedliwości odłożony jest dla tych, którzy umiłowali tego, kto powraca. Inny przykład mówi, że dla tych, którzy z miłością czekają na jego przyjście. Tak więc, moi drodzy, nie rozwijam się już na tym. Może kiedyś innym razem. Ale miłość jest tą zasadniczą i podstawową cechą oblubienicy, która czeka na jego przyjście. Po drugie, świętość. Świętość życia. Czytamy w liście Piotra, znowu do listu Piotra idziemy, werset 11 i 14. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? 14. Przeto umiłowani, oczekując tego, czyli jego przyjścia, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Świętość. Biblia mówi, że tam, czyli do nieba, nic nieczystego nie wejdzie. Oblubienica musi być święta, czysta. Wiecie, kiedy mówię na temat świętości, kiedy myślę na temat świętości, zawsze przypomina mi się poselstwo brata Sardaczuka, który kiedyś tutaj stał na tym miejscu, może niektórzy starsi go pamiętają. Przytoczę tą myśl, którą on powiedział, bo jest niezwykle cenna. Mówi, ze świętością to tak jak z lataniem. On mówi, ja latać, fruwać nie potrafię, nie umiem. A mimo to latam. Wiecie jak? Wchodzę do samolotu, siadam wygodnie,
zapinam pas, stewardesa przynosi przekąski i latam. Bez wysiłku, nie trzeba machać rękami, nie trzeba się pocić, męczyć, latam. Ze świętością tak właśnie jest, że nasza świętość polega na tym, że jesteśmy ukryci w Bogu. To jest nasza pozycja w Chrystusie. To jest nasz fundament. I to jest to, co jest najważniejsze dla nas. Jesteśmy ukryci w Chrystusie, przyobleczeni Nim. I to jest podstawa naszej świętości. Moi drodzy, ale to jest podstawa, na której budujemy. Bo Piotr pisze coś więcej, że mamy być święci w postępowaniu. W postępowaniu. W naszej codzienności. Wiecie, bo to tak jest, że to my podejmujemy codziennie przeróżne decyzje. Pewno, że z Bożą pomocą, ale jednak my decyzje podejmujemy codziennie, jakże często. Wiecie, to od nas zależy, to ja zadecyduję, czy na przykład w pełni uczciwie i sprawiedliwie rozliczę się z Urzędem Skarbowym albo z ZUS-em, czy gdzieś tam coś na czarno sobie. Decyzja jest moja. Wiecie, my decydujemy, w jaki sposób odnosimy się do naszych braci czy naszych pracowników. Czy to jest bardzo ważny temat. Poczytajcie sobie Izajasza 58 rozdział. Jak bardzo mocno prorok Izajasz akcentuje ten temat. Czy to ja decyduję na co dzień, jak traktuję swoje dzieci, swoją żonę, ale nie w zborze, kiedy wszyscy widzą, w domu. I to jest nasza codzienność. Nasza świętość, jak Piotr określił, nasza świętość w postępowaniu. My, drodzy, mamy stronić od grzechu. Mamy uciekać od grzechu. Mamy przeciwstawiać się mu. Pamiętając, że naszą podstawą i fundamentem to jest to usiednięcie, znalezienie się w tym samolocie. Czyli nasza pozycja w Chrystusie. Ale na niej budujemy naszą codzienność. I jakby trzecia cecha oblubienicy. I tutaj otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 11 i werset 12. Mateusz 11, 12. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. I drugie miejsce, Ewangelia Łukasza 16, 16. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Drogi przyjacielu, jeśli myślisz, że do Bożego Królestwa na lektyce cię wniosą, to się mylisz. Do Bożego Królestwa wchodzimy przez nasze zaangażowanie. Jak czytaliśmy, gwałtownicy. Gwałtem każdy się wdziera. To nie jest tak, że sobie lajtowo możemy żyć. Moi drodzy, słowo gwałtownik kojarzy się nam tak troszkę ujemnie, negatywnie. To wydaje się nam ktoś taki narwany, niepohamowany, taki porywczy. Ale grecki oryginał rysuje nam inne cechy takiego człowieka. Biorąc pod uwagę to słowo gwałtownik, są podkreślone inne cechy. Jawi się nam ten ktoś jako ktoś bardzo zdecydowany, bardzo zdeterminowany, dążący do jakiegoś celu w sposób nie do powstrzymania. I te określenia greckie brzmią tak. Gwałtowność, czyli opanowywać siłą, działać zdecydowanie, naciskać. I teraz uważajcie, jest niesamowite określenie. Przebić się do jakiegoś miejsca. Takie oryginalne greckie słowo użył tam Pan Jezus, które to oznacza. Przebijać się do jakiegoś miejsca. Siostro, bracie, przebijasz się do nieba? Czy Bóg cię musi ciągnąć? Czy musi cię popychać? Czytamy, że każdy się do Niego gwałtem wdziera. Rzymian 12, 11 mówi tak. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. I to jest wzór oblubienicy. W gorliwości nie ustawając, pełna Ducha Świętego, pełna Jego ognia, pełna gorliwości. Wiecie, i tu jest ciekawe słowo, nie ustawając, czyli zachowując jakiś poziom. Nie tak, że skacze raz tak, zachowując, czyli
nie ustawając, gorliwości nie ustawając, cały czas w gorliwości. Wiecie, i to jest Boży rozkaz. Czy wierzycie, że to jest Boży rozkaz? Tak mówi Boże Słowo. I wierzę, że my traktujemy poważnie każde Boże Słowo. Również i to. Wiecie, kiedy Pan powróci, On nie będzie pytał o powody, dlaczego byłeś taki sfrustrowany, dlaczego byłeś taki zgaszony, taki bez życia, apatyczny. Nie będzie chciał słuchać naszego tłumaczenia, że tam a nie miałem pracy, albo za dużo miałem pracy, albo brak perspektyw, albo co tam, różne sprawy. Wiecie, Pan Bóg daje słowo, a my mamy mu być posłuszni. Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Moi drodzy, i na zakończenie już. Tak zastanawiałem się, jaki Kościół przywita Pana. Jaka oblubienica wyjdzie mu naprzeciw? Zanim na to odpowiem, to popatrzmy najpierw, jaka oblubienica, jaki Kościół był w momencie jego powstania, kiedy rodził się Kościół. O tym mówią nam Dzieje Apostolskie, więc nie trzeba nic przypuszczać, mamy fakty. Wiecie, jak pamiętamy, był to Kościół pełen Ducha Świętego. Oni prorokowali, mówili językami. Potężnie ten Kościół się rozwijał. Wiele ludzi dołączało do nich, wiele ludzi się nawracało. To był Kościół żyjący w świętości, w bojaźni Bożej. To był Kościół, w którym wiecie, więzienia ich nie mogły powstrzymać. Sztormy ich nie mogły zatopić. Byli nieustraszeni. Kiedy byli prześladowani, przyjmowali to z radością. Kiedy byli zabijani również, to był zwycięski Kościół. Zwycięski Kościół, pełen Bożej mocy, pełen cudów. I teraz pytanie, jaki będzie Kościół dnia ostatniego, godziny ostatniej? Jaki Kościół wyjdzie na jego spotkanie? I tutaj tylko mogę zadawać pytania. Wiecie, czy będzie to Kościół zletniały, obojętny, zeświadczały, Kościół zajmujący się sobą, Kościół, który nie chce już słuchać twardego poselstwa o grzechu, o sprawiedliwości, o pokucie, wciąż narzekający? Moja odpowiedź jest nie. Zdecydowanie nie. Kościół, który wyjdzie na jego spotkanie, to będzie Kościół zwycięski. To będzie Kościół pełen chwały. To będzie Kościół, który wyjdzie z nogą na szyi szatana. Zwycięski Kościół pełen mocy. Taki Kościół wyjdzie na jego spotkanie. Pytanie tylko, czy będziemy w nim. Pytanie tylko, czy my będziemy w ich gronie. I to jest zasadnicze pytanie. W jakim kraju dziś żyjemy? Moi drodzy, ja wierzę, że to poselstwo zachęci nas do tego, abyśmy, jeśli trzeba, zrewidowali coś w sobie. Pan Bóg mówi, że przychodzi, przypomina nam, że przychodzi, że nagła zagłada na ten świat jest rychła. Dlatego pobudza nas swoim słowem, abyśmy jako Jego oblubienica, jako Jego Kościół byli oczekujący, byli pełni zapału dla Niego, byli gorliwi w swoim życiu, w swojej służbie, abyśmy nie spali, abyśmy nie pozwolili się szatanowi odurzyć, zatruć czymkolwiek. On nas chce mieć. On nas tak bardzo kocha. Dlatego gotujmy się, oblubienico. Kościele, bądźmy gotowi. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.